Dom, dom, dom! Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Nitek, widzimy się i gramy dzisiaj w Next Car Game... Next Car Game, demko technologiczne numer 2. Pierwsze, żeśmy już pojeździli trochę na tym sneak peeku, takim tej arenie, takiej fajnej, gdzie można było fajnie się pobawić fizyką gry. Dzisiaj przejedziemy już dwa wyścigi oraz arenę. O tak, jest arena. Natomiast zostawiamy ją na sam koniec, bo jest to esencja czystej zajebistości i warto trzymać taką dobrość na końcu. To, co widzicie teraz, to garaż, do którego gra od razu nas wywala. W sensie takim, że nie ma tu żadnych menusów, nie ma niczego. Jest tylko informacja, że to wersja pre-alpha. Pamiętajcie o tym. Jest też informacja, że to luźne gadki, czyli filmiki bez edycji. Cokolwiek się teraz stanie, zostaje, cokolwiek ja powiem, cokolwiek się stanie w grze, nie zostaje wycinane, wszystko jest na żywca, jak u Dextera na stole. Okej, okay. To co widzicie, tak jak mówiłem, to garaż, w którym szereg opcji jest na razie niedostępnych. Mamy dwa samochody, tak jest, dwa samochody już nam udostępniono. Możemy sobie je ładnie pooglądać, możemy sobie je poobracać. Niestety chyba nie są jakieś interaktywne, więc no, jakiś to showcase taki nie jest. Natomiast to fajnie, cieszą oczy detale, które możecie zaobserwować, możecie sobie tam polukać, jakie tu pęknięcie, wgniecenia, w ogóle jakie tam krzesełko prawdziwego gracza, gałeczka do zmiany biegów, no wszystko jest tam, gdzie być powinno. Są też opcje oczywiście tuningowe, jest już lekka modyfikacja zaimplementowana w tej wersji dema, możemy zmieniać co prawda tylko opony i tylko i wyłącznie silniki, natomiast no fajnie, że takie coś będzie w wersji końcowej, bo o ile ja nie jestem jakimś wyjadaczem samochodowym, tak wiem, że niektóre osoby na pewno ucieszy informacja o takiej opcji, to też obwieszczam, że będzie modyfikacja samochodzików. Będzie można je naprawiać, będzie można jakieś researchy robić, czy może będzie jakieś nowsze technologie wynajdywać, co jest ciekawe, bo chyba w samochodówkach czegoś takiego nie było. No informacje o samochodzie, jazda próbna, sprzedaż i auto ulubione. Są więc jakieś markety, więc możliwe, że będzie kupowanie oczywiście nowych wózków, no ten research i jakiś social. No oczywiście informacja o samochodach, możecie sobie przeczytać poszczególne statystyki. No kto lubi, może poczytać. Ja jakiś wyjadacz samochodówkowy nie jestem, tak jak mówiłem wcześniej, samochodowy właściwie też. Moje główne jakieś tam atrybuty jako kierowcy i w ogóle posiadacza samochody to to, że na przykład wzrokiem naprawiam coś, co nie działa, czyli jak coś mi się tuczy pod silnikiem, pod maską, otwieram maskę, patrzę i tam, kurde, po co ja patrzę i tak nie wiem, o co chodzi, ale nagle wszystko się naprawia. To jest taka moja zdolność, no druga jest taka, że UNEM się rozbiłem pod mostem, to jest możliwe. Jest to możliwe, a Tico, które kiedyś posiadałem, spaliło się na światłach na rondzie w Katowicach, ale to nieważne. Jedziemy Next Car Game, wezmę tutaj opony na żwirek, ponieważ weźmiemy pierwszy wyścig na żwirek. To jest w ogóle gra w najwyższych ustawieniach. Polecam serdecznie włączyć sobie ją w oknie, bo to jest nagrywane w oknie, rozdzielczość Full HD. Natomiast no w oknie, ponieważ gra strasznie podczas nagrywania przynajmniej, zalicza mi dropy, tak mniej więcej o 10 fpsów mi się tnie. No i muszę po prostu znaleźć jakiś sposób zastępczy. Okazało się, że przełączenie w okno pomaga. Włączam też na 12 samochodów, ponieważ jest to liczba samochodzików taka w miarę bezpieczna, że gra chodzi już tak płynniej, a 30 klateczek tak osiąga sobie spokojnie, natomiast no nie krzaczy się tak jak przy tej większej liczbie samochodów. Mogą być takie momenty, nie cieszy to oczu, a nie po to tutaj przyszliście, tylko tam okiem sobie tam żwirek nałapać do tego i nacieszyć się właśnie tymi detalami. Jest anti-aliasing, wszystko powłączałem, jest ciekawie, natomiast no od razu mówię, że słabsze kompy mogą mieć problem. Mój dotychczasowy taki też problem miał i nie chodziło to najlepiej. Natomiast no jeździ się już tak fajniej, jest taki odczuwalny model flatoutowy, przynajmniej mi się to od razu kojarzy, no wiadomo, że twórcy koła nie wymyślili na nowo, postanowili ulepszyć to, co wychodziło im już znakomicie i zajebiście. Kto nie grał w flatouta, ten trąba i powinien to czym prędzej nadrobić. No to z żywcem wygląda tak naprawdę jak flatout AD 2013. Wkrótce 14. Po lewej w dolnym rogu widzicie samochód żywcem wycięty z Destruction Derby, informujący nas o zakresie i skali zniszczeń i o też jak bardzo są to rozległe zniszczenia. Oczywiście trójkąt im bardziej czarny, czyli zielony, żółty, czerwony, czarny, tym nasze zniszczenie bardziej okazalsze. Gubimy opony. O, wszystko tutaj leci. O, kurczaki. Ryj sam po prostu wskakuje na szerszy uśmiech. Nie ma się tutaj co ścigać, nie ma się co oszukiwać, nie idzie mi to najlepiej. Siedziałem, ćwiczyłem.
nie poszło mi to za fajnie, natomiast no, możemy poobserwować sobie autko. Co ciekawe, w wersji już tej demo 2 możemy grać na padzie, w związku z czym ja sobie pstrykam na moim padzie xboxowym, znaczy xboxowym, który kupiłem specjalnie w ogóle do kompa, natomiast no xboxowy, bo słyszałem, że spoko, a te z PlayStation 3 jakoś mi działać nie chcą, więc mam ten xboxowy. W tym wcześniejszym demku nie dało się grać jeszcze na padzie, więc no dlatego właśnie zwracam na to uwagę, że jeśli ktoś był niezadowolony z tego faktu, o, wcześniej, tak, teraz będzie mu się morda na ten, na tą ewentualność cieszyła. Fizyka obiektów jest fajna, natomiast no oczywiście trzeba będzie, pewnie jeszcze będą nad nią dubali, więc to wszystko się jeszcze poprawi, jeżeli ktoś zauważy jakieś niuanse. Natomiast no wiedzcie, że to jest, i pamiętajcie o tym, że to jest wersja alfa, więc w alfie wiele rzeczy może nie chodzić, na przykład cała gra może się wywalać do pulpitu co 3 sekundy. To się nie dzieje, można się już tak nawet spoko pobawić, można sobie spoko jajca porobić. Można sobie tutaj właśnie spatrzeć na te obiekty, można też ogarnąć destrukcję. Kurna, chyba koło zgubiłem? Ale nie, nawet nie. Wow, ale coś mi powypadało, gdzieś zgubiłem jakiś klucz francuski, więc no Mario już raczej do mnie dzisiaj nie przyjdzie. Tą zniszczenia widzę, że nawet jeszcze jakoś się tam trzymam. Nie, muszę powiedzieć, że jak na jazdę taką do filmiku, oczywiście idzie mi najlepiej ever, w sensie, że jeszcze jadę. Nie zawsze się dało. Można oczywiście na przełaj. Nie ma jeszcze jakichś konsekwencji, natomiast oczywiście once a cheater, always a cheater. No i tak można właśnie sobie skrócić, aczkolwiek no potem wpaść... Aczkolwiek potem wpaść z powrotem na właściwe sterowanie jest dość ciężko. Natomiast całkiem spoko, że już mnie dublują, bo przynajmniej można pojechać z żywym, w nawiasie z żywym, w cudzysłowie, z przeciwnikiem generalnie, no. Można pojechać sobie i właśnie się pozderzać, oczywiście o ile oni popełnią jakieś błędy, a chyba jeszcze nie zauważyłem, żeby jakieś tam błędy AI popełniało, raczej oni tam się tuką między sobą, no a jak widać to raczej też nie mam do nich startu, przynajmniej jeszcze, natomiast to można już sobie pojeździć i no tak jak mówię, jest dość flatoutowo. Okej, pierwszy wyścig za nami, trochę tragedia, słabo w chuj. Okej, dobra, widzę, że powtórka się włączyła, w związku z tym przejdźmy z powrotem do menu głównego. No i jeździ się tak całkiem fajnie, natomiast, no co, no to jest alfa, więc pewnie dużo rzeczy ulegnie zmianie i nie zdziwię się, jak te trasy będą przemodelowane i w ogóle cuda na kiju. Więc weźcie na to też poprawkę, że patrzycie na wersję wczesną alfa, pojedziemy teraz tym drugim autkiem, tylko mu zmienimy opony, zmienimy mu tym razem na Super Tarmac, czyli super... Super, w ogóle takie asfaltowe te opony, możecie sobie przyzumować, to widać, że to chyba krój zimowy tych opon. To bo taką mam teorię w ogóle, to jest kolegę zaskoczyłem i tak zawsze chodzi i sprawdza opony i tak mi się pochwalić, że tak jest w stanie po bieżniku rozpoznać, że zdaje się, że jak są właśnie kreski, to jest bieżnik na asfalcik, nie? To jest bieżnik letni, natomiast jak są ułożone w zygzak, to jest bieżnik zimowy, podobno. Znaczy nie wiem, ja sobie uknąłem taką... teorie, no i tak sprawdzamy czasami ku niezadowoleniu kierowców, na przykład na stacjach benzynowych, jak patrzymy im na opony, no ale okej. Dość tego. Jedziemy teraz trasa numer 2. Trochę się porozbijamy teraz bardziej, tak fest, bo sam wyścig, no to... tu nie ma, tu jestem jakiś specjalnie reprezentatywny od tego. Zresztą podejrzewam, że też nie po to przyszliście, chcieliście, na pewno się chcecie przekonać, jak to wygląda w praniu i jak można tutaj na przykład koło zgubić. Albo co innego. Dalej nie rozegrałem, znaczy nie rozeznałem się z tego, czy tam jak wypadają te wszystkie cząstki i w ogóle jak to tam multum rzeczy pogubi się z tego samochodu. Czy jest to samo, co tak naprawdę można spotkać w prawdziwych autach? Podejrzewam, że tak, natomiast nie znalazłem jakiegoś potwierdzenia, są to tylko moje domysły. Tymczasem jedziemy już autkiem numer 2. Start przepiękny, przepiękny, it's beautiful, wow, ktoś tam ładnie już urwał opony. Ta trasa jakoś lepiej działa w ogóle pod względem płynności, wow, niż ta poprzednia na żwirku. Nie wiem dlaczego, może ten żwirek, każdy jest tam kamyczek liczony osobno. Natomiast, no... wow. Kraksa, no miała być kraksa. A, jakiś tak odruchowo, nie wjechałem z niego. No, bardzo was proszę, kraksa! A, tak jest! No, w ogóle tarzanie tutaj jest, widzę, uskuteczniane. Przewroty lewo-prawo, piruety przód do tyłu. I jest tak elegancko.
jeździ się w ogóle szybciej na tej trasie niż na tym żwirku faktycznie. No i taki chyba jest też nawet jakaś lekka różnica odczuwalna w tym, o, jak auto reaguje na nasze poczynania. No chodź tu, chodź tu. Kurczaki, dobra, weźmiemy cię tu, ach. Chciałem go tak wziąć trochę na Destruction Derby, ale niestety... O, tutaj już ktoś widzę klęknął. A, ale urwał. O, kurwa. Dobra, jak tam moje zniszczenia? Widzę, że już trochę taki tutaj kompaktowy bardziej się zrobiłem. Tu widzę, że za mną mój klon jedzie. O, bardzo fajnie, ślady widzę, już pozostają na drodze. Bardzo fajny elemencik. Tak zastanawiacie się pewnie, jak tym unem wjechałem. O tak. Critical damage to mój niestety. Critical damage. Niestety nie ma tu jakiejś sampli, niestety nie ma jeszcze muzyki. Ale może mnie wezmą. Critical damage. Tak. No i oczywiście Felicita. Bardzo fajnie widzę, że tam panowie jadą tam za płotkiem. Daleko jest elementy w ogóle po horyzontu. O, jaki kupa opon. Ale taki delikutaśnie tak smagam tym moim zderzaczkiem. No ostrożna jazda, tutaj no, popłaca jak widzicie, trochę mnie ściąga na lewo, nie wiem dlaczego, ponieważ prawego koła przecież nie mam. Chyba, że scentrowało się w drugą stronę. Ja widzę, że mój tutaj rywal największy, czyli mój zły brat bliźniak ciśnie ostro. Spróbujemy go tutaj stargać. Tak wyliczam, że tutaj, w tym miejscu. Okej. Nie to. Nie to. A, jeszcze jedno okrążenie jest, kurczaki, dobra. Ogie, kierowcy też są jacyś. Modele kierowców są, Boże się Boże. Ogie, fajnie, bo na padzie. Prawa gałka to kamera, więc można sobie dowoli ją poobracać. Ja poczekam na nich, bo niech oni mnie zdublują. A po co czekać właściwie? Dobra, jedzie już. Już jedzie pierwszy, to w życiu bym go nie dogonił. O tak. O tak. O tak, a widziałem, że kierowca się rusza tam w środku. O tak. I widzę, że publiczność jeszcze na starą modłę. Pierwszy rząd, pierwsze rzędy właściwie. Fuck yeah! Jedziemy na arenę. Widzę, że publiczność na starą modłę. Pierwsze babcie w pierwszych rzędach, modele 3D. Później już niestety tylko sprite'y. No tak. Tak trochę kiepsko. O, widzę, że jakiś taki fajny ten overview trasy, jakieś tutaj damage, jakieś części, zobaczymy, czy wszystko pozostawało. O, tu coś widziałem, zostały jakieś cząsteczki moje albo nie moje. Lekki tam przedmioty widzę tutaj wyskakują, tak o tutaj całkowicie, ale fajnie właśnie jest to, że tam daleko w te trasy widać. Chociaż pewnie się zachwycam, nie wiadomo czym. No ale ostatnio to dość korytarzowy Need for Speed w tych uliczkach takich, więc tam cały czas było coś widać i nie było tak, że budynków nie było i nagle były. A tutaj wygląda to przyjemniacko, muszę powiedzieć. A ten anti-aliasing to chyba trochę nie działa jeszcze. Uiii, dobra, nie ma co. O, to jeszcze na sam koniec zrobimy malutki rozpierdol na tej trasie i pójdziemy na arenę szybciutko. Yeah, o tak, o kurwa, nie zauważyłem. Zapatrzyłem się tam w drugą stronę w ogóle, absolutnie. Yeah, chłopaki, stoicie, dobra. Biorę was. O kurna, wziąłem mur. A, biorę was. Yeah. Dobra. A kurde, wydygał, on przyhamował w ogóle, ale bezczel. Dobra. O kurwa. O kurna, filar zburzyłem. Dobra, zaskoczyli mnie teraz. No, że ten filar się zmiótł, to faktycznie zaskoczenie. Jedziemy trochę na przełaj. Trochę na ręcznym. O, trochę po ścianie. O. To szyba z tyłu, nie może się zdecydować, czy jeszcze chce być na miejscu, czy już wypaść. Natomiast jedziemy dalej. Zresztą co ja będę wam mówił, posłuchajcie. Ciekawe, czy da się tutaj. Fuck yeah! O,
Czemu? Czemu? A! A! Gdzie ta trasa? Tam jest. A kurde, wyjechałem za trasę w ogóle gdzieś, bez sensu. O, tekstury! O, potknąłem się o za wysoką trawę nieprzystrzyżoną. Okej. Okay. Arena. No nieźle. Ale alfy popsuć to nie sztuka, wiadomo. Pamiętajcie, że to jest alfa. Widzicie sobie tu, że to alfa. Weźmiemy tego muscle, bo on jest taki trochę silniejszy. Weźmiemy trochę, nie wiem, ten słabszy silnik wezmę może, jakiś standardowy. Weźmiemy tutaj te opony, więc takie bez nadruku, tyle się różnią widzę. A nie, te różnią się bardziej. Ale te się chyba różnią tylko tym nadrukiem. Okej, okay. Więc takie trochę reklama, product placement tutaj nie zadziałał. Hot damn! Okej, okay. No to arena. A, 12 samochodów. A dobra, zjedźmy te 24, najwyżej zarżnie mi kompa i nastąpi implozja YouTube'a i Dailymotion. Wiedzcie też, że ten filmik właśnie wrzucam też na Dailymotion, ze względu na to, iż tam jakość jest bardzo lepsza niż na YouTubie. Mimo tego, no, leci to dwoma kanałami. Niektórzy wiedzą dlaczego, niektórzy nie. Ci, co nie wiedzą, no to niech nie wiedzą. Ci, co wiedzą, no to... Pewnie rozumiecie, dlaczego to leci tu i tu. Natomiast na Dailymotion faktycznie ta jakość tych 1080 tych Full HD filmików jest o wiele lepsza niż na YouTubie. Dlatego też ląduje to w dwóch miejscach naraz. Tymczasem arena. Arena jest dość standardowa. Poczekajmy tutaj trochę tak. Ja tak zawsze lubiłem to. Fuck yeah! I teraz ja! Nawet nie ma implozji kompa. Widzę, że faktycznie tryb window. O kurwa. Tryb w okienku pomaga bardzo, bardzo na performance. Wow, jak tu się całują. Wow. Na ogólną wydajność gry. Także jeżeli się zaopatrzycie przypadkiem w tą wersję pre-alpha, żeby podsmokać się na arenie z tymi innymi samochodami, zalecam właśnie ten tryb okienkowy. Bardzo dobrze robi na cerę i układ pokarmowy. Dobra, trochę widzę, że mi tutaj się kółeczko scentrowało z przodu. Tu jakiś pan z kamerą mi tutaj chce wjechać do pupy. Sondę analny nie zamawiałem, także dziękuję serdecznie. Widzę, że już tutaj pożegnali się niektórzy z wyścigiem i moje auto no nawet już takie dość sprasowane jest. Właśnie przez chwilę myślałem, że jechałem tym modelem kompaktowym, a tutaj przecież ten muscle, widzę, że się twardziele, ja w ogóle... O kurczę, myszki. Wow. No trochę kiepsko. Kadłubek. Wow. Myślałem, że ktoś na motorze jechał, ale ktoś chyba jeszcze bardziej winrarem został potraktowany niż ja. Takedown! To ja jego czy nie? Ha, ja jego. Ha, to mój pierwszy takedown! Dobra. Dobra. O! Fuck yeah, drugi. No, trochę widzę, że zarwę przy tym noskę chyba dzisiaj. To groźny kadłubek. Kadłubek masełko. Widzę, że mam. Jestem trykułowcem z Jasia Fasoli. Widzicie, mam kółeczko w środku. Zresztą poczekajcie. Który nawet reaguje. Zajebioza. Niestety. Poproszę o przeszczep przodu samochodu. To nawet da się jeszcze tym jechać. Dziękuję ci, Panie Boże, za to koło w środku. Bez niego to raczej bym nie dał rady. Kadłubek z Jasia Fasoli. Nom. Trochę przypomina mi to ten szalony walec ręczny z symulatora robót ręcznych. Drogowych! Drogowych, nie ręcznych. O, to chyba mój ostatni przeciwnik w ogóle. Czyżby? A nie, Remain 7, to gdzie oni siedzą? Ładny rozpizdziel, bardzo fajnie zrealizowane wszystko. Aczkolwiek widzę, że cień dalej tutaj... Cudne miejsce, nie jest tak źle. Cień nadal był taki długi. Jeszcze raz. Wow, so many cars, so damage, wow. Jeszcze raz. Dobre to było. No, jeszcze raz się rozbrykałem się fest! Let's get ready to rumble! Fuck yeah! Czy ja już nie mam koła? Nie, mam, dobra. Dobra nasza. Probabilistyk, czyli probabilistyk mówił właśnie, że AI
stuka się raczej bardziej między sobą niż ze mną. Natomiast no widzę, że nawet dają radę, tutaj uporczywie trochę kasują mi przód do bagażnika, mi zbliżają. To trochę tak jak z maluchem, który, jak to się mówi, że po kraksie składa się na samym silniku, to właśnie tak samo ze mną się dzieje. Natomiast ten przód jest bardzo wrażliwy na zniszczenia i jak widać znowu tumblerem, tudzież korpusikiem z Jasia Fasoli śmigam. No ale to widzę naturalne koleje. Tak, naturalna kolej rzeczy, jeśli chodzi o tryb areny. Dobra, ja myślę, że jeszcze przysiedzę przy tym flataucie, chciałem powiedzieć. Przy Next Car Game. Zapowiada się to nieźle, oczywiście wymaga to wszystko jeszcze jakichś tam szlifów, no bo to prealfa. Natomiast no jak na prealfę, jeżeli ktoś tęskni za jakąś areną z Destruction Derby i tak na 10 minut do kawki rano, czy też 10 minut przed kawką rano, albo 10 minut z kawką w ręku, albo po kawce, no to jasne, można się wpakować już w to, bo no jeździ się nawet całkiem spoko. I można też przetestować swojego kompa, od którego no ta gra wymaga dość dużo. Na pewno jeśli chodzi o sam układ karty graficznej, no faktycznie trzeba mieć jakąś tutaj przejebkę, bo inaczej no nie ucieszycie swoich oczu tak bardzo jak powinniście. No i tak tylko trochę faforek wam wyskoczy ze spodni, a nie będzie tam wielką sztangą. No niestety tak to już bywa. Zmierzch czasów, zmierzch gier za złotówkę. Zmierzch gier, które pójdą nawet na kalkulatorze. Co ja zrobiłem? To byłoby na tyle dzisiaj. Mówi do was Nitek. To ja. To były różne gadki, filmiki bez edycji. Wszystko co się stało miało miejsce naprawdę, na faktach. W ogóle bardziej prawdziwe to było niż film Titanic. To... Tak, to już były luźne gadki, to już powiedziałem. To było Next Car Game od Bugbear Entertainment. Trzymam rękę na pulsie. Przy okazji kolejnych update'ów na pewno znowu sobie trochę pojeździmy i znowu się porozbijamy. Tymczasem ja idę trochę przekręcić koło, bo trochę mi wpadło do środka. Poćwiczymy trochę tutaj jazdę, więc następnym razem może będę bardziej ogarnięty, a może nie. Kto to wie? No ja nie. Tymczasem żegnam was, to był filmik post-apo świąteczny, bo to już tak praktycznie święta się skończyły. Co po niektórzy muszą iść do pracy, co po niektórzy nie muszą. No ale generalnie 26 grudzień dzisiaj, kiedy to nagranie było robione. 7 właściwie, pierwsza w nocy, pierwsza 30. Było całkiem miło. Coś czuję, że muszę spać w piwnicy. Ale już żegnam się. Mówił do was Nitek. Next Car Game. Tryb areny. Adieu. Do zobaczenia, cześć.